Aktorka zdobyła się na wyjątkową szczerość, gorzko mówi o świętach z bliskimi. Serca widzów podbiła wieloma rolami, ale w ostatnich latach kojarzona jest przede wszystkim jako Barbara Mostowiak z M. Jak Miłość. Teresa Lipowska udzieliła wywiadu w telewizji śniadaniowej, w którym powiedziała, jak spędza święta. Mimo, że spotyka się przy jednym stole z rodziną, to co jest na nim podawane, jak również sama otoczka, nie do końca podobają się 85-letniej aktorce. Dlaczego? Całe święta się śmieje, że to święta prezentów, a nie Bożego Narodzenia. Mimo, że widzom kojarzy się z pogodą ducha i zaraźliwym uśmiechem, tak naprawdę Teresa Lipowska potrafi być do bólu szczera. Opowiedziała o tym, jak spędza święta Bożego Narodzenia. Okazuje się, że jest wierna tradycji zostawiania pustego miejsca przy stole dla zagubionego wędrowca. Ja w swoim domu rodzinnym zawsze mam to puste miejsce przy stole i ten pusty talerz na kogoś czekający. Po przełamaniu się opłatkiem zawsze mówię, a teraz przypomnijmy sobie i na chwilę pomyślmy o tych, których nie ma. A jest już parę osób, które od nas odeszło. I dopiero później zasiadamy do wigilii, ale już z nutką sentymentu. Po czym dodała, że gdy jeszcze żył jej drugi mąż Tomasz Zaliwski, przygotowanie świąt spoczywało w całości na jej barkach. Póki miałam dom, syna i męża w domu. Wigilię robiłam absolutnie całą od śledzi wszelkiego rodzaju poprzez sałatki, ryby w galaretach, smażone, słodycze. Wszystko to było, natomiast to nie jest moja pasja, zastrzegła. Obecnie zaś ciężar przygotowań spoczywa na barkach jej syna oraz jego rodziny. Jak się jednak okazuje, seniorce nie do końca podoba się to, co finalnie ląduje na wigilijnym stole. W tej chwili, kiedy jestem już z synem i jego rodziną i tam spędzam wigilię, bo już zostałam sama od 16 lat nie ma mojego męża, to ja się tam nie wtrącam. Te wigilie mają już inny charakter, tam się co innego podaje. Tam jest jakiś łosoś, Krem z pieczarek stwierdziła sceptycznie. Teresa Lipowska gorzko je oceniła. Na tym jednak nie koniec. W dalszej części wypowiedzi dla pytania na śniadanie aktorka M. Jak Miłość stwierdziła, że jej bliskim, podobnie jak wielu innym osobom, udziela się komercyjny duch przeżywania świąt i główną rolę odgrywają w nim prezenty, nie zaś duchowość. Całe święta się śmieje, że to święta prezentów, a nie Bożego Narodzenia. Tam są dzieci, mam czworownuków i jest fura prezentów. Właściwie wszyscy zapominają, po co tam przyszli. U mnie w domu było bardzo mało tych prezentów. Na koniec podkreśliła, że dba o to, by przy wigilijnym stole wybrzmiewały tradycyjne polskie kolendy. Na początku śpiewa ona z synem Marcinem Zaliwskim, zaś później dołącza do nich reszta domowników. Następnie wszyscy udają się do centrum miasta, by obejrzeć Bożonarodzeniową stajenkę. Kończąc życzę Teresie Lipowskiej i państwu spokojnych, pięknych świąt.